gościem Medexpresu jest pan profesor Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Witam panie profesorze. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o dwóch bardzo istotnych dla fizjoterapeutów kwestiach. Zacznijmy od tego, że kilka dni temu Senat przegłosował nowelizację ustawy o działalności leczniczej. Tam są takie zmiany, które są bardzo istotne dla fizjoterapeutów. Jakie? Przede wszystkim fizjoterapeuci będą mogli już od grudnia, będą mieli od grudnia prawo do zakładania praktyk fizjoterapeutycznych, tak jak lekarze i pielęgniarki mogą zakładać praktyki lekarskie, pielęgniarskie. I to znacznie ułatwi działalność gospodarczą fizjoterapeutów, dlatego że pewne niedopatrzenie w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty powodowało, że od 1 grudnia tego roku musieliby założyć wszyscy podmioty lecznicze. I tym samym w przyszłym roku już będą mogli rejestrować w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów indywidualne praktyki fizjoterapeutyczne, grupowe praktyki fizjoterapeutyczne, praktyki fizjoterapeutyczne na wezwanie do domu pacjenta i praktyki fizjoterapeutyczne, które będą podpisywały umowy realizowane w innych podmiotach leczniczych. Mhm. Czyli praca na kontrakcie, innymi słowy. Czyli będzie, no, poszerza to jednak dostęp do usług fizjoterapeutycznych, prawda? Trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie było tej nowelizacji. Ona jest bardzo korzystna dla pacjentów też, bo fizjoterapeuci będą musieli wykopywać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, będzie to obowiązkowe, czyli pacjent będzie czuł się bezpieczniej. I dodatkowo zaletą jest to, że zdywersyfikujemy dzięki temu usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego że praktyki te będą mogły podpisywać kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, a dostępność do fizjoterapii w Polsce jest w ramach NFZ-u jest bardzo trudna. Powiedzmy, jaka jest ta kolejka, bo no, to kolejka. Ponad milion pacjentów. Tak, to jest najdłuższa kolejka w Polsce, ponad 1 100 000 pacjentów. Ale to nie jest jedyny problem. Problemem jest też to, że dostęp do fizjoterapii jest bardzo nierównomierny. Środki, te, które są wydawane na fizjoterapię w ramach województw, różnią się często o 100%. Mhm. Szczególnie tam, gdzie nie ma dużych miast, na Warmii, Mazurach, w Zachodnim Pomorzu, na Zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce, ale także na Dolnym Śląsku, na Podlasiu, w ogóle nie ma gabinetów małych, które w pobliżu domu pacjenta, czyli nazwijmy to w promieniu 15, maksimum 20 km, mogłyby przyjąć pacjentów po urazach, na przykład, no, z takimi doraźnymi, udzielić doraźnej, prostej pomocy. Niestety większość podmiotów, które podpisują, to są duże podmioty. No i to powoduje, że właściwie można powiedzieć, że taka rehabilitacja ambulatoryjna jest trochę fikcją. Panie prezesie, jest procedowana w tej chwili ustawa koszykowa i to też wywołuje państwa niepokój, dlatego że to, jakie te zapisy mogą być w ustawie koszykowej, w rozporządzeniu nie pozwalają, przynajmniej na tym etapie, na modyfikację skierowań lekarskich. Dlaczego to jest takie ważne? Ważna kwestia dla fizjoterapeuty. To jest zasadnicza kwestia, dlatego że tak naprawdę tylko fizjoterapeuta wie, jak precyzyjnie zaplanować fizjoterapię choremu, ponieważ uczy się tego, studiuje to 5 lat. Problem jest taki, że od 15 lat, właściwie od 17, kiedy istnieje Narodowy Fundusz Zdrowia, 90% wszystkich skierowań i zleceń lekarskich jest wadliwych. Albo są niekompletne, albo są już nieaktualne, ponieważ średni czas oczekiwania na rehabilitację ambulatoryjną od 3 do 6 miesięcy trwa. Czyli stan pacjenta się zmienia i należy zmienić te zabiegi, ponieważ one... Ten opis albo nie jest adekwatny. Nie jest adekwatny, albo on, już inna okolica ciała pacjentowi dolega, albo objawy się zmieniły. To dotyczy dzieci, dorosłych, wszystkich pacjentów w różnych typach chorób. I niestety to powoduje, że właściwie fizjoterapeuta zgodnie z przepisami powinien odesłać pacjenta z tym skierowaniem z powrotem do lekarza kierującego, co stworzy właściwie gehennę, można powiedzieć, apokalipsę, bo już teraz pacjenci czekają bardzo długo, a wydłuży to czas oczekiwania na fizjoterapię o co najmniej miesiąc. Wobec tego państwo modyfikowali te... Tak. To będzie to niezgodne z prawem, rozumiem. Tak, fizjoterapeuci, znaczy my jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów będziemy musieli nakazać i dać zalecenia wszystkim koleżankom i kolegom w Polsce, czyli około 25 tysiącom osób, że nie wolno im realizować takich skierowań, bo jest to niezgodne z prawem. I jak gdyby tutaj orzecznictwo też musimy pamiętać, że mamy rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jest odpowiedzialność pewna prawna. Jeżeli fizjoterapeuta będzie coś robił niezgodnie z przepisami, to będzie wada prawna i w tym momencie będzie ponosił za to odpowiedzialność. I tym samym będziemy zalecali, żeby niestety zwracali te skierowania, odsyłali pacjentów do lekarzy,
co będzie nieludzkie, od razu chcę powiedzieć. No i kolejka wzrośnie jeszcze bardziej. Panie prezesie, czy macie jakiś wpływ na to, żeby te przepisy nie weszły w innym kształcie? Oczywiście, znaczy my bezpośredniego wpływu nie mamy. Mamy tylko wpływ doradczy. Poinformowaliśmy o tym ministerstwo, natomiast mamy wrażenie, że występuje swego rodzaju jakiś taki ostracyzm urzędniczy, bo o ile minister zdrowia, pan Łukasz Szumowski, profesor Łukasz Szumowski jasno powiedział, że on oczekuje, żeby fizjoterapeuci mogli modyfikować skierowania, ale cały czas w tekście rozporządzenia tego zapisu nie ma. Będziemy jakby śledzić tę sprawę. Bardzo prosimy. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za spotkanie. Bardzo dziękuję.